STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym sponsorem Asseco Resowi Rzeszów. My name is Ove Christensen. I'm coming from Denmark. I'm the official supervisor pronounced by CEV. From my side, a very experience to go here and nice to be here with nice friends in Poland. As it had been several other places. I'm sorry I haven't been here before, but I hope it will be a nice match and I hope to see some nice people here. My name is Lars Rydland. I'm from Norway. I've been an international referee since 2003 and this is my sixth trip to Poland as a referee. So let's have a good match. Hello, my name is Vitor Alexandre Gonçalves from Portugal. It's my third time here and as international referee. I started in Poland my international career in Olsztyn, and it's always a pleasure to be on one of the homes of volleyball. Dzisiaj bardzo mocno zagrywaliśmy, ryzykowaliśmy. Czasami to się opłacało, czasami nie. Myślę, że w pierwszym secie przycisnęliśmy ich tą zagrywką. Grali na piłce wysokiej, czasami piłce super. Zrobiliśmy kilka asów i to nam pomogło osiągnąć małą przewagę. Niestety w końcówce, tak jak mówiliśmy, straciliśmy kilka punktów i to zadecydowało, że przegraliśmy pierwszego seta. Pierwszy set mógł tak troszkę to wszystko obrócić na naszą korzyść. A stało się zupełnie odwrotnie. No myślę, że te dwa pierwsze sety były fajne w naszym wykonaniu. Naprawdę i graliśmy agresywnie, mieli dużo problemów z przyjęciem. No szkoda, że się nie udało wygrać seta, bo gdzieś cały czas czuliśmy, że ten jeden set może pierwszy albo drugi może nas troszkę tak popchnąć do przodu. Po prostu graliśmy z dobrą drużyną. Niestety dzisiaj nie zagraliśmy tak, żeby z nimi wygrać. Może graliśmy na równym poziomie przez dwa sety, ale okazało się, że to oni są lepsi. Z takimi drużynami nabiera się doświadczenia, myślę jakiegoś ogrania, także dla każdego z nas to jest coś fantastycznego grać z taką drużyną utytułowaną, przeciwko takim zawodnikom. Także myślę jak najbardziej na plus. Musimy wyciągnąć wnioski i się skupić teraz na zespole z Warszawy, bo czeka nas bardzo trudna przeprawa. No, mamy dużo tych mankamentów tutaj, nie ma się co czarować. No, te przestoje się zdarzają, no niestety pracujemy nad tym. To tak, jeden tydzień jest lepiej, już mówimy, że może się nie powtórzy, ale tu się znowu to pojawia, także no co mogę powiedzieć, no tylko uważam, że ciężką pracą można coś zmienić, także mam nadzieję, że do meczu niedzielnego znowu się to obróci na naszą korzyść i zagramy dużo równiej przede wszystkim. To jest urok tej publiczności naszej tutaj rzeszowskiej, że zawsze pomagają nam, także robią, może tak, ile fabryka dała, tyle zawsze nam pomagają, także bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy im niezmiernie wdzięczni za to. No, można powiedzieć, że są siódmym zawodnikiem na boisku, także dziękujemy i zapraszamy ponownie.